Witam Pani Wojewodo. Dobry, witam Państwa. Spotykamy się w okresie przedświątecznym i przed Nowym Rokiem, ale zanim przejdziemy do tych przyjemnych tematów, chciałbym Panią zapytać o rzecz z przeszłości, ale niedalekiej przeszłości. Otóż nie uzyskała Pani mandatu do Senatu. W związku z tym chciałbym Panią zapytać, czy wynikiem wyborów, tym jaki okazało się był w tych wyborach do parlamentu, jest Pani zaskoczona, zawiedziona? Mówię tutaj w szerszym aspekcie, czyli o województwie naszym świętokrzyskim, nie tylko w Pani sprawie dotyczącej ubiegania się o mandat senatora. No ale jednak to jest odczucie indywidualne, więc oczywiście, że jestem zawiedziona, ponieważ jeśli się startuje, to człowiek oczekuje zwycięstwa. Jeśli zrobił sporo, to tym bardziej oczekuje zwycięstwa. Więc tak patrząc na to, ten wynik mnie zaskoczył, ale również zaskoczył mnie pozytywnie, ponieważ 35 tysięcy głosów i drugie miejsce. Przy tych uwarunkowaniach, powiedziałabym, historyczno-geograficznych, jakie tutaj na terenie województwa świętokrzyskiego się pojawiły, uważam za dobry wynik i w tych okolicznościach satysfakcjonujący. Myślę, że nic więcej tutaj nie mogłam uzyskać w tej konfiguracji, jaka się pojawiła. Pani Wojewodo, dotarła do mnie taka informacja, czy może to w formie jakiejś plotki niesprawdzonej, że miała Pani propozycję objęcia jakiegoś intratnego stanowiska w jednym z ministerstw. Czy to jest prawda, czy to rzeczywiście plotka? Taka propozycja się pojawiła. Wówczas bardzo uczciwie powiedziałam, że jeśli mam wybierać, to wolę pozostać w Kielcach. Gdyby były dodatkowe jeszcze jakieś rozmowy, wówczas jeszcze być może zastanawiałabym się, ale na tym etapie one skończyły się, w związku z tym jest tak jak dziś, teraz. I niech tak będzie jeszcze przez wiele lat. Pani Wojewodo, kilka dni temu, no kilka chyba dokładnie 10 dni temu, przyjęła Pani nominację na drugą kadencję od Pana premiera, na kadencję drugą wojewody świętokrzyskiego. Czy ta druga kadencja będzie kontynuacją poprzedniej w sprawowaniu funkcji wojewody, czy też może tutaj zaskoczy nas z Pani czymś jeszcze? Administracja rządowa nie jest od zaskakiwania, tylko od realizowania programów rządowych i ustaw rządowych, i taką strategię też i zawsze przyjmowałam. Natomiast jeśli chodzi o te zadania pozaustawowe i pozastatutowe, które realizowałam dotychczas, to z całą pewnością będzie zmiana, ponieważ czas jest inny, trudniejszy. Będę bardziej zwracać w tych działaniach takich kampanijnych uwagę na działania gospodarcze oraz sytuację gospodarczą naszego kraju oraz regionu. No właśnie, bo już Pani odpowiedziała, uprzedziła Pani moje kolejne pytanie, bo w poprzedniej kadencji te Pani działania pozastatutowe, jak Pani powiedziała, one dotyczyły przede wszystkim zdrowia, promocji zdrowia, zdrowego stylu życia. Tym razem w tej kadencji będzie to w takim razie to, co usłyszałem przed chwilą, zupełnie coś innego. No nie zupełnie coś innego, a ponieważ tamte kampanie z całą pewnością będę wspierać i będę przypominać o tym, jak ważny jest to element, który w końcu ta konstrukcja psychofizyczna powoduje, że nasze życie oceniamy jako dobre lub gorsze i również pozwala nam na zdrowa kondycja taka psychofizyczna, pozwala nam na efektywniejszą pracę również dla regionu, więc jest ważne. Natomiast w związku z tym, że pojawia się ciągle to widmo kryzysu, wynikające z sytuacji również ogólnoeuropejskiej, co powiem ważne, ogólnoświatowej, w związku z tym będę się skupiać na współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, z tym, co można dla nich zrobić, jak im można pomóc tutaj w regionie również, ale również w takich propozycjach legislacyjnych. Stąd też i moja propozycja dotycząca cyklicznych spotkań z parlamentarzystami ziemi świętokrzyskiej, którzy i na których to spotkaniach moglibyśmy po pierwsze opisać stan faktyczny oraz cel pożądany, do jakiego powinniśmy dążyć, a zwłaszcza
ci, którzy są upoważnieni i umocowani do wykonywania przede wszystkim tej inicjatywy ustawodawczej. Więc będę zapraszać, jeśli Państwo parlamentarzyści zechcą, to możemy stanowić taki lobbying na rzecz województwa świętokrzyskiego. Jeszcze przedostatnie pytanie już. Chciałem Panią zapytać, czy w tej nowej kadencji planuje Pani jakieś zmiany, jeśli chodzi o kadry zatrudnione w Urzędzie Wojewódzkim i czy już może nam Pani zdradzić, kto będzie wicewojewodą? Rewolucji, jeśli chodzi o kadry, nie będzie, ponieważ to jest zespół, z którym pracowałam 4 lata i nie zawiódł mnie. Natomiast będą inne zadania, będzie na pewno pewna reorganizacja wynikająca z potrzeby i oszczędności i efektywniejszej pracy. Zresztą to jedno z drugim się bezpośrednio wiąże, więc nie przewiduję jakiejś rewolucji. Natomiast jeśli będzie taka konieczność i potrzeba, no cóż, nie zawaham się, ponieważ takie jest zadanie szefa, żeby wspierał rzeczy efektywne i pożądane. No i za to dostaję pieniądze, również za te niepopularne decyzje. Jeśli chodzi o sprawę wicewojewody, rzecz nie została jeszcze rozstrzygnięta. Czekamy na ogólne dyspozycje w tej sprawie ministerstwa, w jaki sposób mamy postępować. Spotykamy się, Pani Wojewodo, już po raz ostatni w starym roku i przed świętami Bożego Narodzenia. Myślę, że Pani w związku z tym już tradycyjnie zechce złożyć naszym internautom, widzom oglądającym naszą telewizję internetową życzenia świąteczne i noworoczne. Oczywiście wszystkim internautom oglądającym TV Końskie życzę wszelkiej pomyślności. Pomyślności w nowym roku, ale przed nowym rokiem jest jeszcze ten wspaniały dzień wigilijny, gdzie życzę wszelkiej zgody, wszelkiego dobra, wszelkiej pomyślności, dobrych spotkań z dobrymi ludźmi. Dobrych spotkań rodzinnych i odpoczynku, refleksji również, która da nam siłę i pozwoli nam funkcjonować w roku przyszłym. Życzę Państwu, żeby nowy rok dał tego to, czego stary nie zdążył. Wszystkiego najlepszego i trochę śniegu. Dziękuję bardzo za spotkanie, za życzenia i do zobaczenia w nowym już roku. Do zobaczenia Państwu.